książki na pendrive'ach i elektronicznie. A starsze pokolenie, tak długo jak będzie moje, baby boomers, czyli wyż demograficzny, to jeszcze będą drukowane książki, mimo że wydawnictwa bardzo się obawiają, że dają 5 do 10 lat, że książki będą papierowe, drukowane, będzie ich mniej. Ale za to te, które będą, mają dużo większą wartość. Dlatego, że wiemy doskonale, że można napisać książkę, można napisać wszystko, co się chce, prawda? Nie znając struktury, nie znając rynku, nie znając tego, co czymy będziemy się uczyć, można napisać, zamienić na PDF, czy mieć jakiś program, który nam wrzuci na elektronikę. I dlatego mamy 700 tysięcy książek rocznie, takich elektronicznych. I teraz tak, jeżeli mamy 700 tysięcy książek elektronicznych, to jak Państwo będą wiedzieli, która jest dobra? No nie przeczytamy się, a nawet 100 tysięcy. Wszędzie, to jest ogólny trend. To jest... Ale ta liczba 700 tysięcy? Nie, to na świecie. To wszystkich elektronicznych na świecie 700 tysięcy rocznie. A to rośnie, bo to rośnie. W 2010 roku Steve Jobs, jak właśnie udostępnił możliwość downloadu książkę, to w ciągu 5 dni wrzucono 5 milionów książek. 5 milionów w ciągu 5 dni, bo wszyscy już mieli tam jakieś ponapisywane różne pliki, cokolwiek, bo wrzucali małe, duże, mniejsze, co jest dobrym marketingiem, swoim marketingiem, ale to nie znaczy, że ta książka jest dobra. Czyli moje przesłanie jest do Państwa, z mojego doświadczenia, znowu Państwo mogą zrobić, jak uważają. Pierwsza książka na pewno drukowana, na pewno. I przynajmniej jeszcze dwie. Dlaczego? A potem można już elektronicznie, bo już mamy nazwisko, już mamy coś w ręku, że, bo teraz tak, jaka jest Państwa percepcja? Jak ja bym tę książkę włożyła, mimo że jestem osobą gdzieś tam w psychologii, gdzieś, jak się ktoś zrobi Google, to bardzo dużo można o mnie znaleźć informacji. A mimo to, jakbym zrobiła e-book, to nie myśl, to można porównać z tysiącem innych, prawda? Natomiast jak ktoś widzi, że jest drukowana książka, czyli jest inwestycja, czyli ktoś musiał podjąć decyzję, że inwestujemy w tę książkę. Jeżeli, czy to jest wydawnictwo, a wydawnictwa jeszcze bardziej będą dzisiaj uważały na to, żeby nie wziąć książki, która się nie sprzeda. Dlatego, że to oni wkładają dużo pieniędzy i dużo całego pracy zespołu. Dlatego też, jak człowiek dzisiaj przy dobie elektronicznej widzi drukowaną książkę, to ona ma większą wartość. Zgadza się? Bo jest już pewnego rodzaju kryterium, które zamieniło naszą elektroniczną. Poza tym, jeżeli ona później jest w księgarniach, to znowu tu już jest inteligencja emocjonalna i psychologia, ludzie sięgają po nią. Wtedy mogą widzieć, inaczej się widzi tytuł i okładkę w księgarni, bo wtedy nasz mózg jest skupiony na książkach, a inaczej jak gdzieś się coś tam szuka na internecie i robi e-booki. E-booki są bardzo dobre i polecam, ale po drugiej, trzeciej książce przynajmniej. Dlatego, że wtedy jesteśmy autorem, udokumentowanym autorem. Możemy powiedzieć, że mamy tyle i tyle książek, a to jest nasza czwarta i wtedy już w formie elektronicznej i nikt się nie będzie tak zastanawiał, czy to jest dobre, czy to mniej, no bo już trzy książki, czy nawet jedna, przynajmniej jedna powinna być wydana i szczególnie ta pierwsza. Powinna, dlatego że pierwsza wymaga największej ilości wkładu emocjonalnego, warsztatu pisarskiego, wyobraźni i uczymy się. Każda następna, jak ze wszystkim, prawda? Najtrudniejszy mówią pierwszy raz, a praktyka czyni nas mistrzem. W związku z tym wszystkie następne będą łatwiejsze. I to, co ja będę robić teraz w tym świecie nowoczesnym, bo do tej pory drukowałam wszystkie swoje książki i one oczywiście także są w formie e-booka. O tym nie możemy zapominać, że
jeżeli książka jest drukowana, to wcale nie znaczy, że nie mamy elektronicznej, bo jeżeli ludzie wolą ściągać plik, proszę bardzo, ale wiedzą, że to ma jakąś wartość. Ale będę robić teraz tak, drukowana e-book, drukowana e-book. Zobaczymy, jaka będzie oczywiście też tematyka, bo to zależy. Biznesowe oczywiście mogą być czasami e-booki są lepsze, bo może jest tak, materiał zdezaktualizuje się szybko, że proces wydania, jak idziemy do wydawnictwa, to jest dzisiaj około 2 lat. Natomiast jak mamy poligraf, mamy 3 miesiące i tu też będziemy robić analizy, gdzie, kiedy i jak. A nie więc, równocześnie, przepraszam, wydanie równoczesne książki? Tak, właśnie to propagujemy, równoczesne. Ja tę książkę to nawet nie wiem dlaczego, wymyśliłam sobie, że prosiłam panów, żeby zrobić e-book miesiąc później, prawda? Bo jakoś jak sobie pomyślałam, nie, bo to będzie bardzo potrzebna książka, bo to jest pierwsza książka tego typu na rynku polskim, to pewnie lepiej niech wszyscy kupią najpierw książkę, a potem elektroniczną, a tak naprawdę to równolegle.